Siemanencja, drodzy widzowie, z tej strony ja, Hubert, der Felix, Felixowski. Yo. Witam was w kolejnym odcinku Battlegrounda, tym razem sam. Ponieważ Paweł nie dał znaku życia, czy chce, czy nie chce nagrywać, więc stwierdziłem, szkoda czasu, lepiej coś nagrać i coś wrzucić, ponieważ na kanale susza, szarasza, ale już jestem w swoim pokoju nowym. Może to usłyszycie przez akustykę, chociaż wątpię, chociaż może. I mam zamiar trochę bardziej nagrywać, już będę mógł wreszcie, więc spodziewajcie się większej ilości odcinków. Co prawda nie będzie tego jeszcze aż tak dużo, problemem dalej pozostaje internet, będę chodził na uczelnię wrzucać filmy, ale no, będę starał się nagrywać ich jak najwięcej i po prostu jednym takim dużym burstem będę wrzucał kilka odcinków naraz, taki mam przynajmniej zamiar. No, więc spodziewajcie się tego. Teraz mam zamiar nagrać Battlegrounda, chociaż najprawdopodobniej nagram tylko jeden odcinek, ponieważ będę chciał nagrać coś jeszcze. Nie wiem, możliwe, że będę nagrywał już GTA 5, wielce obiecywane od 100 lat. GTA 5, które niektórzy chcą zobaczyć, ponieważ... Hej, z czego jest znany Felixowski? No, z GTA 4. Jest dodatków do GTA 4, także... W sumie GTA 5 mógłbym nagrać. Nie wiem, czy to się teraz będzie w ogóle jakokolwiek oglądało, ponieważ wiecie, gra już ma swoje lata. T-Volt chyba nagrał GTA 3 razy? GTA 5 nagrał 3 razy? 2 na pewno. Nagrał na starych konsolach pierwszy raz i nagrał później na PC, tak jak wyszło. Jeśli się nie mylę. No, więc tak, gra może nie... Znaczy, moje filmy nie, mogą nie mieć jakiejś dużej oglądalności, ale w każdym razie i tak... Ja nie przeszedłem całej kampanii, nie przeszedłem całej fabuły sam. Oglądałem to na internecie wtedy, jak gra wychodziła, bo nie mogłem się doczekać. No i samemu jej nie przeszedłem, bo zmieniałem komputer, usunęły się zapisy, takie problemy, więc stwierdziłem, a dobra, to już nie będę przechodził. Doszedłem do połowy sam, do połowy mniej więcej. I pomyślałem sobie, nagram. No i tak czekam na nagrywanie już od roku. Jakoś nigdy nie było czasu konkretnie, no ale teraz wsiądę. Tak samo mam zamiar... O, ktoś chyba strzelał, ale raczej nie do mnie. Mam zamiar też nagrywać online. Tylko z online to jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać. Na pewno samemu bym mógł coś nagrywać, ale online samemu nie działa. Bądźmy szczerzy, GTA Online samemu nie zostało zaprojektowane, żeby grać samemu. To trzeba w kilka osób najlepiej. W cztery przynajmniej. Nie mam butów, to założę buty. Coś zmieniłem i nie mam ich. Dobra, wiem, że tu są kolesie. Tak? Spadły ziomki. Ja jestem na rogu strefy. Przesunę się po cichu. Chuj, tędy się nie przesunę. A chciałem specjalnie nie wychodzić za bardzo. Trudno, wszedłem do wody. Mają przewagę. Dobrze, że mamy plecak dwójkę już. Nie mam, mam kamizelkę jedynka, ale ta kamizelka jedynka to... Wszyscy wiemy, jaka ona jest. I teraz ostrożnie. Plecak trójka. Statystycznie to powinien być gdzieś jakiś dupek. Ostatnio częściej korzystam z pistoletów, zauważyłem. No, bo często ostatnio nic mi nie dropi i latam z jednym pistoletem przez pół gry. Ostatnio biegałem prawie całą grę bez plecaka. Dopóki pod koniec mi gdzieś nie wypadł. I to jedynka. Także podnoszę wszystkie te dodatki, o których mówiłem, że są bezużyteczne. Jak na przykład powiększony magazynek do pistoletu. To jest ziomek. Gdzieś tutaj jest ziomek, o tutaj chyba na tym domu. A, to jedynka. Jest! Jezu, jakim cudem! Jakim cudem ja to przeżyłem, dawaj M416. Kask, kamizelka.
Chwyt przedni. I chowamy się. O chuj, jak ja to przeżyłem, to ja nawet nie wiem. Nie powinienem. Po prostu tak sfrajerzyłem, ale on sfrajerzył bardziej. Nie, tutaj nie powinienem siedzieć. Wybacz, kolesiu, ale przeżyłem to. A ty nie. Dobrze, że się zaczyna. Dawno nie miałem takiego szczęścia. Ostatnio po prostu non-stop jak gram, to ginę praktycznie od razu. Także miła odmiana. Zdecydowanie miła odmiana. Nie to, nie to, nie to, nie to. Tutaj. Paweł się teraz obudził i pyta się mnie, czy coś gramy. A ja jestem w trakcie nagrywania, także... Znaczy, no, nie na Steamie, tylko na fejsie, ale... Tu jest możliwe, że to ten koleś strzelał przez okno, a nie tutaj gdzieś obok na dachu. Ale no, przynajmniej jeszcze jedna osoba gdzieś tu jest, na pewno. Wezmę jeszcze środki przeciwbólowe. Chyba jeszcze jedno bandaże powinienem użyć. Dobrze, że koleś we mnie nie trafił z tego Uzi. No ale spoko, koleś, dobrze rozumiem twój ból, bo nieraz spierdoliłem z Uzi. Co ja podniosłem w tym momencie? O, zmieniło mi się przybliżenie. A, w ogóle. Na razie zamienię na ogień szybki. Bo w razie jakbym nie trafił ze strzelby, to warto mieć pod ręką karabin. Przynajmniej jedna osoba tu jeszcze została, chyba że spierdoliła już. Nie powinienem go raczej szukać, ale... Lubię szczylać się z innymi ziomkami. Idę trochę niebezpieczną drogą. Ale nie widzę nikogo. No, to tak podejrzewam, że ktoś tu był, jeśli tu spadł, to wiadomo. Jeden z popularniej odwiedzanych domów tutaj. Kalasznikow. Dobra. Tutaj ktoś zginął. Ten ziomek, co go widziałem wtedy przez okno, także podejrzewam, że może już faktycznie nikogo tu nie ma. Zaraz się okaże, czy jakiś chuj mi na plecy nie wyskoczy. Albo mi się wydaje, albo widziałem ziomka. Kurwa, nienawidzę tego. No wskocz! Wskocz! Cwaniaczek. Ja nie wiem, czy on mnie przypadkiem nie mógł nie trafić przez to, że byłem pod wodą przez chwilę. To jest taki trochę dziwny system trafiania, że jeśli człowiek znajduje się pod wodą, to nie można go zranić. Tylko nie wiem, czy to na takiej płytkiej wodzie działało, czy po prostu koleś nie zdążył zareagować, ale zdecydowanie się odwrócił w moją stronę. Zauważył mnie. Kurde, ile mam amunicji do tej broni. Dobra, trzeba się przesunąć troszeczkę. Też w sumie mógłbym poczekać, aż się strefa zamknie. Tutaj nigdy nie byłem, o mój Boże. Znaczy no, byłem w Wenecji. Ale nigdy tutaj nie byłem. Tutaj można sobie zaparkować łodzią. Wsiadać do łodzi? Kusi. A co mi szkodzi? Raczej już nikt tutaj nie został. Chociaż słyszałem strzały gdzieś niedaleko. To jest w ogóle strasznie dużo miejsc. Ciekawe, czy na wszystkich można siedzieć.
płyniemy sobie w górę rzeki i na tym zbiorniku postaram się gdzieś wysiąść, ewentualnie gdzieś po drodze. Jak ktoś mnie zauważy, trochę przypał, bo ja jestem strasznie wystawiony w tym momencie. A i ta łódź do najszybszych nie należy. Ja po łodzi upływałem ze 2-3 razy, no nie no, trochę więcej. Ale w każdym razie nie dużo. O, ale skręca nieźle. Zdecydowanie lepiej niż samochody. Dobra, rozglądam się cały czas, nikogo nie widzę. Czy ktoś tu gdzieś śmiga, kampi się? Prawa. Możliwe, że strzelał do mnie. Dobra, dopływam mniej więcej do miejsca przeznaczenia, ale w sumie tu chyba wysiądę. I zrobię tak, żeby nikt z tej łodzi już nie mógł skorzystać, chociaż i tak tutaj nie bardzo by skorzystał. Nic by mu to nie dało już w tym momencie. Strefa się raczej będzie zamykać w tę stronę. Tak jak mówiłem. Tutaj często lubi jakiś ziomek siedzieć. Ze 2 razy jak tu nagrywałem chyba to... Nie no, raz na pewno jak nagrywałem to ktoś tu tędy wyszedł. O, nawet mam teraz potwierdzenie, że tutaj jest tylne wyjście. To co, przebiegam na drugą stronę mostu. Boże, mylą mi się miejsca broni. Tam zrzut poleciał. Tam się mogą hieny zlecieć. Ja bym też sobie poszedł. Zrzuty ostatnio doceniłem wartość zrzutów. To oczywiste było, że one są dość cenne, ale jak 2 razy rzędu znalazłem 249, to mój Boże, jakie to jest bydle. Paweł potwierdzi, po prostu odpalasz, słychać cię kurczę na całej mapie, ale kładziesz wszystko na swojej drodze i to z dowolnej odległości. No dobra, no oczywiście nie mówimy o 2 kilometrach, ale... Ma pierdolnięcie, ma srogie pierdolnięcie, serio. Dobra, ktoś tu był. Wektor, o kurde. Mam kałasza, to tak średnio mi się chce zmieniać, zwłaszcza, że kałasz może mi ewentualnie pomóc na dużej odległości, a wektor to jak wezmę to tylko z bliska. Ej, fuck. Ale wziąłbym. Gdybym miał dalej strzelbę, to strzelbę zamieniłbym bez mrugnięcia okiem nawet. Ostatnio wektor też mi uratował skórę ze 2 czy 3 razy. No, 4 osoby zabiłem samym wektorem. Tam śmiga auto. Widzę, widzę. Nie wiem, czy wy widzicie w sumie. No, teraz już go nie ma. Spokojnie. Nie szuka... Nie... Już, jest tu nalot. Obawiam się, że ktoś może tu być. No, nie w tym domu konkretnie, chociaż też może być. A bardziej gdzieś tu po lewej. Trzeba się przesuwać. Przesuwać. O, no właśnie, wracając, bo tak mi się myśl urwała troszeczkę. GTA 5. Jak mi się uda, to może z ekipą będziemy jakąś nagrywać hajsty. Bo trochę tego jest. A ja przeszedłem 2 hajsty? Może 3. Licząc ten pierwszy tutorialowy. Wiadomo, to chuja nie hajs był, ale jednak. Ten z łysym naukowcem i jeszcze ten następny chyba przyszedłem, chociaż też nie do końca. No i to można, mógłbym to nagrać w sumie, tylko to wiadomo, to się już raczej by nie oglądało jakoś specjalnie, zwłaszcza, że tyle nowych rzeczy wyszło do GTA. O, jakieś dropy klatek mam. Tyle nowych rzeczy wyszło do GTA. Ja nie jestem w temacie GTA już od dłuższego czasu, jeśli chodzi o GTA Online, to troszkę sobie czasem gram, ale irytuje mnie konieczność farmienia tych dolarów. Po prostu milion, tysięcy, trylionów dolarów trzeba kurde farmić. Ostatnio dawali za darmo.
jakieś tam pół miliona czy coś, ale to pół miliona w ogóle do niczego nie przybliża, gdzie za bunkier muszę zapłacić ponad 2 miliony. I to bez wyposażenia jakiegokolwiek. No, to trochę chore. Co nie zmienia faktu, że pewnie jakbym miał znajomych do grania, jak mówię, taką grupkę, taką przynajmniej czteroosobową, to bym pewnie grał. A tak z jednym znajomym czasem, z Mateuszem czasem graliśmy tylko. We dwóch. To mało. To dwie osoby to jest za mało zdecydowanie na GTA. A jedna to serio, jak ja czasem sobie grałem, to się nudzi, tam nie ma nic. I dlatego właśnie nagram singla. Może się komuś spodoba. Wątpię, że ktoś nie oglądał, ale może no, no, nowa moja perspektywa. Obejrzycie to ze względu na mnie, a nie ze względu na GTA 5. Wiadomo, GTA 5 jest dalej strasznie popularne. Co prawda jest chyba mniej popularne od PUBG aktualnie, bo PUBG ma po 300 tysięcy graczy ostatnio. Ja nie wiem. Ta gra po prostu bije wszelkie rekordy. Ludzie się sprują, dlaczego ta gra nie była na promocji. Come on, ta gra ma dopiero 3 miesiące. Sprzedaje się zajebiście. 4 miliony sprzedanych kopii. Teraz to już pewnie z 5. A co oni mają to wystawiać na przecenie? Ta gra i tak nie jest specjalnie droga. Ile? 30 euro? To i tak nie życzą sobie. W ogóle Ark ostatnio wyszedł z Early Accessu. Ustawili cenę 70 euro. Czy ich kurwa pojebało? Kto to kupi? Oczywiście, jeśli ktoś nie kupił wcześniej, bo gra była po 10 euro nieraz na przecenie, no to ale i tak, 70 euro? Come on! Come on! A z tego co słyszałem, dalej są problemy z serwerami, dalej są problemy z optymalizacją, bo to tam. Na Unreal Engine 4 chodzi, jak nie masz Titana czy czegoś, to gra dalej śmiga jak gówno. No, no 70 dolarów, euro za coś takiego? Okej, okay, jestem w samym rogu. Więc podejrzewam, że dupki będą mi iść od pleców. Trochę obawiam się schodzenia tutaj. Jezu, czego to tak dropi? Nigdy nie miałem tutaj takiego problemu. A to przez te kamienie w ogóle chyba. Może to dlatego, że ostatnio przestawiłem, bo był patch optymalizujący i gram sobie teraz na średnich. Wreszcie! I możliwe, że to przez to, że na nagraniu to dalej nie. Komputer nie jest w stanie ogarnąć tej gry na średnich i nagrywania jeszcze tego. Nie mam żadnej zewnętrznej karty do nagrywania, wszystko nagrywam OBS-em. Jestem biednym YouTuberem. Co widać i słychać po quality. Quality content. Nie? No nie. Jak się obawiam, że jakiś dupek mi wyskoczy, bo ja jestem przy samej granicy, a nie jestem broniony od pleców. Coś mi wibruje. O kurcze, Clash Royale. Nie grajcie w tę grę, mówię wam. To jest najgorsze gówno na świecie. Gram w to od pół roku, ponad. Ja to, no. Prawie rok będzie. Gram w to prawie rok i drobnęła mi tylko jedna legenda przez cały czas. A ja jestem free-to-playowym graczem, chociaż tam wydałem na tą grę z 10 zł, bo te pierwsze skrzynki są strasznie tanie. No, w każdym razie. Wow. Serio? Drop jest taki nieuczciwy. Zwłaszcza teraz, gdzie po prostu jak trafiasz na kolesia, który ma 10 różnych legendarek, które są tańsze od zwykłych kart w większości i są mocniejsze od zwykłych kart. No to coś jest nie halo, kto to balansował? Karta, która jest pod każdym względem lepsza i możesz ją kupić, to jest totalnie pay to win. Wkurwiamy te krzaki już. Powinienem się przebiec w sumie do tych domków. O, co? Ha! Koleś totalnie się nie podejrzewał, że ktoś tu będzie. I w sumie logiczne, on się ustawił w taką stronę, żeby go nikt z góry nie widział.
Dobra. Czyli jednak sneaky fakerstwo opłaciło. Może to nie być najciekawsza rzecz do oglądania na świecie, ale... Ostatnio dostrzegłem straszny boom na Ricka i Mortiego wśród moich znajomych. Po prostu wszyscy zaczęli to ostatnio oglądać, bo zaraz będzie trzeci sezon wychodził i to się strasznie głośno o tym zrobiło. I kurczę, ludzie, ja czekam na trzeci sezon ponad roku, a wy wchodzicie teraz, dopiero oglądacie i nie będziecie musieli czekać na niego prawie wcale. To jest nieuczciwe. Jebcie się. Jebcie się wszyscy! Ale dobrze, bo dobry serial to oglądajcie, warto. Polecam każdemu, kto jeszcze nie oglądał, naprawdę. Jeden z najlepszych seriali, jaki jest ostatnio. W ogóle czekam też na czwarty sezon BoJacka Horsemana, który najprawdopodobniej powinien się niedługo pojawić. Bo mój Boże, depresyjne złoto. I koniec, kropka. Dobra, mamy kawałek do przebiegnięcia, ale nieduży. Jakieś gnojki się po prawej ze sobą strzelają. I pytanie, czy oni są poza strefą jeszcze? No tak to brzmi, jakby oni byli poza strefą. Ja się chyba przejdę wzdłuż granicy, tam na wzgórzu. Tylko się obawiam, że serio ktoś mi tu wyskoczy, bo w tym momencie już zadaje pole siłowe trochę obrażeń, ale nie jakoś kolosalnie dużo jest samochód. Mógłbym próbować go z pięści bić, żeby mnie nikt nie usłyszał, ale come on. Luneta razy 4, powiększony amunicja, M2, w chuj. Za mało miejsca mam? That's ridiculous, ale jestem w stanie sobie wyobrazić dlaczego. Okej. Trudno. I tak mam dużo. Dobra, bo nie mam dużo czasu. Czy ja mam jakiś napój? Mam jakiś napój, mógłbym wypić, żeby się wyleczyć. Ale w tym momencie nie powinienem się zatrzymywać. Oho. Tutaj się gnojki strzelały ze sobą. To jest to, co słyszałem. Tu ktoś motorem nawet spadł. To jest to pamiętne miejsce, gdzie koleś mnie z tego, gdzie ja go, kolesia nie zabiłem z Uzi, on mnie zabił. Jeśli się nie mylę. Tak, to jest dokładnie to samo miejsce. Dobra strefa. Tylko pytanie, czy mi tam dupek żaden z góry nie wyskoczy. Ale strefa jest bardzo dobra. 12 osób zostało. 11. Ale wiadomo, im wyżej, tym lepiej. No chuju jeba! Kurwa! Zestrzelił mnie chyba, zabił w ogóle.
No, przynajmniej byłem w pierwszej dziesiątce. Strasznie. Koleś był wyżej, no, mógł się chować kiedy chciał. Dlatego ja chciałem być jak najwyżej, a koleś chyba miał w ogóle snajper, bo pierwszy strzał mi tyle zabił, tyle zadał obrażeń. Ale jestem zadowolony. Było bardzo spokojnie, bardzo, no trochę za spokojnie może nawet. Ale coś się działo. Były zabójstwa, w pierwszej dziesiątce skończyłem, no, jako dziesiąty co prawda, ale w pierwszej dziesiątce, co nie? Mam nadzieję, że Wam się podobało i tak nie będę zaczynał kolejnego filmu, bo wiem, że filmy dłuższe niż 30 minut zaczynają być po prostu nudne, zwłaszcza z czegoś takiego, z siedzenia i kąpienia w jednym miejscu. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i tak. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!